Dzień dobry. Dla kogo dobry, ten dobry, może dla mnie nie jest dobry, bo może już nie będzie odcinku więcej, może to jest ostatni odcinek. Nic nie będzie się pojawiało na kanale, bo zostałem pozwany. Pozwany do sądu przez firmę Odwiaty. Sami zobaczcie. Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział 5 Gospodarczy. Powód: prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Weltspaw Robert Wójtowicz, pozwany Adrian Czakon. Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Adrian Czakon w Warszkowie. Zostałem pozwany o zapłatę 30 750 zł. Przez firmę Weltspaw Robert Wójtowicz. Za postawienie wiaty, której nie ma. Może być to ostatni mój film, bo zostałem pozwany przez firmę Weltspaw Robert Wójtowicz. Niestety nie będę nagrywał więcej filmów, bo się boję. Jak ja dostałem ten pozew, teraz przechodzimy tutaj do normalnego filmu. Dostałem ten pozew, mówię: o kurde, oni naprawdę to zrobili. Oni wybrali tą drogę, rozumiecie to? Nie wiem, czym się kierowali, ale jestem zmuszony, bo zostałem pozwany przez firmę Weltspaw Robert Wójtowicz i muszę wam o tym powiedzieć. Niestety, ja się nie wystraszę pozwami, bo ja nie będę płacił za coś, czego nie ma. Więc przedstawię wam wszystko w filmie. Jedziemy. Jednej rzeczy tutaj nie mam. Jest u naszego mecenasa. Pozdrawiam mecenasa, mecenas Prado. Będzie się cieszył, bo obejrzy pewnie odcinek. Nie mam umowy. Nie mam umowy, ale już tak dużo razy ją czytałem, że znam na pamięć. Dobra, znalazłem umowę w telefonie. Screeny mam. Umowa została zawarta 27.09.2022, więc już mamy rok od podpisania umowy. I tu ustaliliśmy sobie tak. Dwie kwoty były ustalone. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone umowy należne wykonawcy zapłacone będzie etapami. To tak było robione. Kwota 80 tysięcy zł netto stanowi zaliczkę na zakup niezbędnych materiałów do wykonania umowy określonym w załączniku numer 1. No i tak zrobiliśmy. Wpłaciliśmy 80 tysięcy netto. Teraz pokazuję. 80 tysięcy netto, czyli 98 tysięcy 400 zł brutto. Na konto wskazane firma Weltspaw Robert Wójtowicz. Przesłaliśmy to dokładnie po zawarciu umowy. Zobaczcie, 27 była zawarta umowa, a zaksięgowane pieniądze są 30 września, czyli 3 dni po zawarciu umowy. Płaciliśmy te 80 tysięcy złotych, tak jak tutaj chcieli w umowie. O, proszę bardzo, jest tutaj 80 tysięcy złotych netto. No i jest płacone. Tak jak chcieli, tak było zrobione. No dobra, tą karteczkę już mogę sobie odłożyć. I teraz kolejny podpunkt. Teraz druga kwota była ustalona: 20 tysięcy netto będzie płatna. Po wykonaniu, jest dokładnie w umowie, po wykonaniu wyznaczonym terminie częściowego oddania przedmiotu umowy, wskazany w sposób określony. Ale co do czego, tam jest w umowie tutaj dokładnie 20 tysięcy złotych netto, druga transza płatna, ale kwota 10-15 tysięcy
może ulec powiększeniu, że tam już jest 10-15 tysięcy więcej wyjdzie, bo tam dokładnie nie było obliczone i tak było zapisane w umowie. No dziwny zapis, tak zrobiliśmy i tak było. Ja na to przystałem, tam później dodatki były zrobione, no to troszeczkę drożej wyszło, ustaliliśmy, nie wiem, chyba telefonicznie nawet było ustalone. Strona 10, tutaj mamy, możemy zejść maksymalnie do 128 tysięcy, robiąc to po kosztach w ramach reklamy naszej firmy, Adrianie. No to tam się ustaliliśmy, 128 tysięcy złotych będzie kosztowała cała wiata. Konstrukcja, blacha, montaż. To się już na to zgodziłem. Mówię, dobra, niech tak będzie. Oczywiście to jest kwota netto. No i co do czego, tutaj mogę wam przytoczyć. Nie będę pokazywał, bo tu musiałbym zamazywać całą korespondencję, ale ona jest cała u naszego mecenasa. Oczywiście to jest wszystko potwierdzone notarialnie, żeby po prostu się firma nie wymiksowała z tego, co pisała. Pełnomocnik firmy Weltspaw napisał: cześć Adrian, właśnie rozmawiałem z i myślę, że powinniśmy się wyrobić w miesiąc czy tam półtora miesiąca od podpisania umowy. No to było to, te wyrobienie, to już znaliście tą sytuację, no to się nie wyrobili, nie? No teraz się nie wyrobili. Dołożymy wszelkich starań, aby ta konstrukcja była u was do końca przyszłego miesiąca. Tak napisane było 30 września 2022. Tutaj napisał mi pełnomocnik firmy Weltspaw. Dziękujemy Adrian, będziesz z nas zadowolony. Kiedy dokładnie wybieracie się w nasze strony? No tutaj jest już 18 października. Ja piszę, że 18 października i dalej nie wiadomo nic. Dopiero jakiś warsztatowy projekt robili. Materiał przyjeżdża do mnie w czwartek. Spokojnie Adrian, to jest najpilniejszy temat w tym momencie dla nas. Uwierz mi, że jest Adrian co robić, wszystko jest w najwyższych obrotach. Uczciwie podchodzi do tematu, tak jak wspominał. O! Mam znalezione to, co ważne było. Blachę mam wyprodukowaną w 48 godzin. Zapamiętajcie to, w 48 godzin mają blachę wyprodukowaną. No. Kurde, to bardzo szybko, byłem zadowolony, że tak szybko wyprodukują tą blachę, nie? No i dobra, mamy już tak, przychodzi listopad, nie ma hali, później przychodzi materiał, sami wiecie, przychodzi materiał. No i przyjeżdżają na montaż, który to był, to już nie pamiętam, chyba grudzień. I on tu nawet kazał mi w filmie mówić, że to dalej jest listopad, żeby oszukiwać widzów. Ja mówię, nie będę oszukiwał widzów, pokazuję jak jest. Czyli pokażemy prawdę. No i przyjechali na montaż tej wiaty, tutaj tej konstrukcji, Astarnowa. No i zaczął padać śnieg. Oczywiście, co? Mierzą, chodzą, patrzą, coś się tam kłócą, sprzeczają. Okazało się, że źle pełnomocnik źle zrobił pomiary. Pomylił się o 30 cm. Ja mówię, to jak wy to teraz chcecie postawić? No i myślą, mówią, trzeba dolewać stopy. No mówię, ale kto za to zapłaci? No nic tam nie wywiązało się z rozmowy, nie? Kto za to zapłaci? Nie dało rady tego postawić, bo pomyłka była po ich stronie, a w sądzie napisali, że po mojej stronie, a tu mam udokumentowane i potwierdzone w tych dokumentach, że przyznają się, że oni popełnili błąd, bo później powiedziałem, że to będzie kosztowało około 3000 zł, żeby dolać te znowu stopy, to czy oni pokryją te koszty. No nie chcieli pokryć kosztów na samym początku, bo mówią, jak 3000? Ja mówię, no to możecie przyjechać i sami to postawić, ja nic nie będę robił, to była zima już. Później naradę zrobili, stwierdzili, że jednak będzie to kosztowało 3000 i rób jak najszybciej te stopy, bo oni chcą postawić tą wiatę. No i co, my zrobiliśmy te stopy. Tutaj przyznali się, że to ich jest błąd, a tak jak mówię, w sprawie do sądu powiedzieli, że to jest mój błąd, a mamy to wszystko udokumentowane. To jest ich wina, oni źle pomiary zrobili. I tyle, i nie można było postawić wiaty w tym momencie, czyli był już pierwszy aneks do umowy. Aneks do umowy to był na
pierwszy aneks do umowy wpisali, wysłali go chyba do 15 lutego czy końca marca, coś takiego było. No i co? Przychodzi marzec, nie przyjeżdżają, bo po prostu jakieś inne roboty mają, mówią, że mają inne roboty. Piszą, że potrzebują pieniędzy na wpłatę na blachę. Ja mówię, no zapłacę wam, jak zrobicie tą całą wiatę, dopiero wam zapłacę tą całą część, czyli te 58 tysięcy netto zapłacę wam, jak zrobicie to, jak postawicie. Dobra, to zrobimy, to tak będzie, czyli okej, dogadujemy się. No i tam 33 strona, tutaj muszę przejść, bo już chyba pamiętam ją na pamięć, 33, zaraz wam pokażę. A, 33 strona to jest właśnie to, że oni się przyznają, że te stopy źle zrobili, pokryjecie koszty, napisałem, tak, pokryjemy koszty, 3000 zł to będzie kosztować, tak jak wymieniłeś. Zróbcie to, bo chcemy wam skończyć tą konstrukcję. To jest właśnie 19.12.2022. No i jedziemy dalej. No i zwlekają, ja już tam propozycję im dałem taką, żeby zabierali tą konstrukcję. Rozejdziemy się polubownie i tyle, nie? I tak to wychodziło, że już widziałem, że jakieś mają kłopoty finansowe, bo cześć, mam prośbę, wpłacisz nam 10 tysięcy na projekt wraz z transportem hali, bo musimy to opłacić. Ja napisałem, mówię, zapłacę wszystko, jak skończycie. Adrian, musimy się rozliczyć, przynajmniej 1/3 ceny, ponieważ zapłaciłem za wszystkie rzeczy, a pozostaje nam tylko montaż i stosunkowo mamy u was zamrożone 55 tysięcy brutto. Czyli praktycznie połowę wartości umowy. 2/3 kwoty zapłacisz sobie jako zabezpieczenie na okres montażu, a przynajmniej 1/3 kwoty pasuje już przelać. Tak chciał. Ja napisałem montaż i blacha, akurat tyle wyjdzie. Adrian, jak my zamówimy blachę do tej inwestycji, jakbyśmy to zrobili, to i tak jakbyśmy zrobili prezent w postaci 25 tysięcy. Nie wiem, o co chodzi, mówię, 128 tysięcy dla was i my blachę mamy kupować? Adrian, przelejcie mi 2/3 kwoty, żebym zakupił blachę. 1/3 zostawiamy na montaż. Myślę, że jest to uczciwe rozwiązanie. To już jest maj. Pogody nie było aż do maja, żeby postawili to. No to kurde, widzicie, tak to jest. Dać mi 25 tysięcy netto za blachę, z tego co pamiętam, więc prześlij co najmniej 20 net, a resztę dołożę i wyślesz, jak będziemy montować. Czekaj, 24 tysiące na koncie mam, bo mi doszedł przelew. No i tak było. Tutaj proszę bardzo, bo ktoś może nie wierzyć, bo tam osoby niektóre nie wierzyły, że jak to Joker, niewpłacone macie na blachę. Coś tam kombinujesz, że oszukujesz widzów. No nie oszukuję widzów, tylko było wszystko wpłacone. 20 tysięcy netto fakturę wystawili na blachę, czyli 24 600 brutto. To zostało wpłacone 23.06.13. To było po prostu wpłacone, bo nie mieli jak zamówić blachy, a resztę mieliśmy zapłacić, jak zamontują. Tak było ugadane, tak było tutaj pisemnie dogadane, że przy montażu resztę płacimy. No i co, wpłaciłem to 13 czerwca 2023, 24 600 brutto i napisałem, wysłałem potwierdzenie, mówię, zamawiaj blachę. No to tutaj pełnomocnik napisał, postaram się to zrobić jak najszybciej, prześlij potwierdzenie do biura. Tam jeszcze będę musiał sporządzić aneks do umowy. 15 czerwca pisze, doszła kasa, napisał, chyba tak. 15 lipca ruszamy ze żniwami. To mi odpisał pełnomocnik, musimy to wszystko zaplanować, a mamy teraz naprawdę duże obłożenie. Pisze tak wcześnie, 15 lipca? Zimowe pewnie, ja wiem, normalnie, 15 lipca zawsze zaczynamy u nas żniwa. Nie wiem, gdzie on myślał, że mieszkamy. Przecież wiedział, z kim podpisuję umowę.
No. I tutaj się tłumaczy, że do 15 mamy wykonać 45 ton kratownicy na hale, że ma inne zobowiązania. I cały czas ponawiam, 21 czerwca, 22 znaki zapytania, nic mi nie odpowiada. Adrian, ale myślisz, że to jest tak zapakować brygadę i jechać? 22 czerwca mi odpisał. Przecież mówiłem ci, że mamy bardzo dużo inwestycji. No to ja tak napisałem mu, tak się piekliłeś o kasę i blachę. Kasę dostałeś, a nawet blachę nie zamówiliście. Daję wam czas do 10 lipca, jeśli wiata nie będzie postawiona, to nagram z tego film. Piszę dalej, ty rozumiesz, że 15 lipca ruszamy ze żniwami i będzie tam zasypane. Jak tam w ogóle chcecie to stawiać? Czym chcesz to postawić? Helikopterem? No i co? No i okazało się, jest już 15 lipca. Tutaj oni nawet blachę nie zamówili. A pamiętacie, jak mówiłem, że wyprodukowanie tego, tej blachy, to jest maks 48 godzin. No to kurde, mówię, kurde, pieniądze wpłacone, trwa już to, wpłacone pieniądze, a trwa to przecież 13 czerwca, no miesiąc, nie? Miesiąc mają na postawienie tego. Coś to długo to im trwa, no i trwa, no i trwa. No i co? Okazało się, że tak, wzięli pieniądze za blachę, blachę nie ma, podali mnie do sądu, że ja im nie zapłaciłem za robotę niezrobioną, bo wiaty nie ma. Rozumiecie to? Jak postępuje ta firma? Firma Weltspaw, Robert Wójtowicz. Tyle tu jest dowodów, że ten film by trwał, nie wiem, z 2 godziny. Ale ja już tyle razy to przerabiałem, wszystko sprawdzałem, że mi się to już nie chce. Jestem zmęczony tym, ale myślę, że fajne odcinki będą, bo sprawa w sądzie będzie w Tarnowie. Oznajmię, kiedy będzie. Będziecie mogli przyjść wspierać nas. No i tyle, nie? No i zobaczymy, jak to się potoczy dalej. No jak zapłaciłem te pieniądze za blachę, to się w ogóle nie odzywali. Jeden dzień pisze, drugi dzień, trzeci, nie odpowiadają, mówią, że mają inne roboty. Po prostu, widzicie, chcieli pieniądze za blachę, dostali, a tej blachy nawet nie kupili, nie zamówili. A tutaj pełnomocnik twierdził, że 48 godzin i blacha jest zrobiona. Nie ma problemu, nie? I mało tego, widzicie, zostałem jeszcze pozwany przez firmę Weltspaw o zapłatę reszty, gdzie ugadywaliśmy, gdzie jest tutaj pisemnie potwierdzone, że płacimy za materiał, a resztę, no jak będzie wykonana konstrukcja. Jak ja mam zapłacić za coś, czego nie ma? Tu mogę taki przykład, nikogo nie obrażając, są to zmyślone nazwiska, nikogo nie przywołuję. Taki przykład podam, taki rolniczy, jakby to mogło wyglądać tutaj w przypadku gospodarstwa z jakąś firmą. Jest pan Kowalski, który prowadzi firmę skupującą zboże. Skupuje, kontraktuje zboża od innych rolników. Jest taki pan Nowak, rolnik tutaj. Ma tam parę hektarów i kontraktuje gdzieś tam w styczniu, lutym z panem Kowalskim, że będzie miał 100 ton pszenicy. Zakontraktowali to, że odda to w żniwa i zakontraktowali to na 1000 zł za tonę. No i pan Kowalski przyklepuje, mówi, że okej, 1000 zł może być, w żniwa, odbiór i zapłata. No i przychodzą żniwa, pan Nowak skosił tą pszenicę, jest tam na pryzmie te 100 ton. No i patrzy na te 100 ton, mówi, idę do tego pana Kowalskiego, powiem mu, że tam jest 100 ton, i on musi już mi zapłacić. Pan Kowalski patrzy, jak zapłacić? To ty musisz przywieźć to zboże i dopiero ci zapłacę. Nie, ty musisz mi zapłacić, bo inaczej podam pana do sądu. To ja mam zapłacić za zboże, które u pana leży i nie wiadomo, kiedy pan mi to przywiezie? No tak, pan ma zapłacić. No i pan Nowak podał pana Kowalskiego, że nie zapłacił mu za pszenicę, która leży u niego. No, no i taka to jest historia ze mną, że ja nie zapłaciłem za niby zrobioną robotę. No, kurde, pokażę wam. Wczoraj w nocy przyszły krasnoludki i zdemontowały tą wiatę.
tutaj. Rozumiecie to? O północy przez ogródek zapierdziela krasnoludek. Dokąd idziesz, mój malutki? Szukam... No i ja muszę zapłacić, bo ona niby była zrobiona. Była zrobiona ta wiata i... Kurde, muszę zapłacić. Zostałem pozwany przez firmę Weltspaw, Robert Wójtowicz. No i... Co ja tutaj muszę więcej powiedzieć? Wszystkiego będziecie się dowiadywać w odcinkach. Sprawa sądowa będzie w Tarnowie. Oznajmię to, kiedy to będzie. Może jeszcze się firma wycofa i przeprosi, ale tego raczej nie widzę, A dlatego wszystko będziemy przedstawiać w filmach. Będziecie mogli wyciągać wnioski i następnym razem nie brać przykładu z nas. Tak mogę wam życzyć. Ja z wami się żegnam. Pozdrawiam mecenasa Prado, bo to obejrzy. I możecie sami wnioski wyciągnąć, napisać komentarz. Wstępujemy w październik. Przepraszam, że film dopiero teraz powstał, ale dużo było pracy. Od dzisiaj, od 1 października ruszamy z codziennymi odcinkami. Nie wiem, do kiedy damy radę. Będziemy się starać jak najdłużej. Więc do usłyszenia i widzimy się już jutro. Na razie, cześć. Wiaty nie ma. Kurwa, ale te krasnoludki naprawdę. Specjaliści, fachowcy. Nawet dziury załatali. Po stopach, po kotwach chemicznych. Kurwa, powiem wam, że specjaliści bardzo dobrzy. Widzimy się w kolejnej aktualizacji sprawy. Firma sama zgłosiła się o reklamę. I jeszcze, no, pozwała mnie, żeby była ta reklama. No to jest i będzie więcej filmów. Na razie.